Dzień dobry. Uczę się YouTube'a, więc nagrywam filmy. Mam nadzieję, że to będą jakieś filmy merytoryczne, takie w treści, abyście mogli w jakiś sposób czerpać z tego jakąś fajną edukację dla was. Zatem chodzę po lesie i bardzo dużo tutaj w głowie różnych myśli mi przychodzi. Rzuciłam pracę. Postanowiłam zająć się własnym, że tak powiem, ogródkiem, z własnym biznesem, a że jestem coachem, postanowiłam bardziej w to zainwestować, więcej siły, energii i mojej własnej motywacji. Tak, zatem cóż, zaczynam działać. Mam nadzieję, że te filmy ukażą się niebawem na moim kanale, będzie ich coraz więcej. Zatem tak. Co dzisiaj mogę dobrego powiedzieć, że chodzę sobie, spaceruję i tak sobie tutaj przyszło mi do głowy, że można być coachem i można też robić naprawdę dużo różnych fajnych rzeczy w życiu. A mianowicie na przykład można grać w filmie. Zadzwonili dzisiaj do mnie, aby zapytali mnie, czy zagram, czy będę statystować w filmie. Lata 40. Bardzo ciekawy, że tak powiem, tutaj będzie mój strój. Będziemy się przebierać. Dość ciekawe, więc wow, już się nie mogę doczekać. No tak, można, bo życiem trzeba się bawić, bo w życiu trzeba robić to, co przychodzi. Bo przychodzą też również ciężkie rzeczy, z którymi się trzeba uporać, ale również przychodzą te przyjemne, które są fajnym doświadczeniem, które nas wspierają w naszym rozwoju i no, sprawiają, że nasze życie jest bardzo ciekawe. Dlatego z taką ogromną radością przyjęłam tę ofertę i pomimo tego, że rozwijam mój biznes i że rzuciłam pracę, to jeszcze przy okazji statystować będę tak naprawdę się uczyć, bo jest to dopiero drugie takie doświadczenie w moim życiu. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby być w tym mega dobrym, ale żeby po prostu doświadczać fajnych ludzi, fajnych rzeczy nowych, których nigdy w życiu nie robiłam. Zatem jest to bardzo dla mnie inspirujące. Na pewno przyniesie to dla mnie dużo fajnych, nowych spotkań z ludźmi, nowych przede wszystkim takich informacji. Może, nie wiem, w jakiś sposób spodoba mi się to i się rozwinę w tym kierunku. Nigdy tego nie wiadomo. Natomiast chcę bardzo zachęcić do tego, aby robić w życiu wiele rzeczy, doświadczać, bo wtedy, kiedy doświadczamy dużo fajnych rzeczy, kiedy uczymy się nowych rzeczy, kiedy idziemy przez to życie tak, jak ono nam daje różne fajne rzeczy. Oczywiście też tutaj trzeba trochę poukładać, czego my chcemy i myśleć o tym i skupiać się na tym, to wtedy to wszystko przyjdzie i cieszyć się każdym momentem, każdą chwilą, każdą taką nową rzeczą, która nas zbuduje, naszą pewność siebie, naszą motywację do życia. W ogóle wstaniesz rano z uśmiechem, będziesz robić w ogóle inne rzeczy z inną energią, nowe rzeczy z inną energią, a to nawet co robisz z inną energią. A mając też bardzo dużo doświadczeń, nie czekajmy do 70 roku życia, żeby mieć tych doświadczeń masę. Doświadczajmy. Im bardziej jesteśmy młodzi, im więcej doświadczamy, im więcej posiadamy wiedzy, jakieś umiejętności, rzeczy, które nas zbudują, które nas wzmacniają, tym lepiej dla nas się żyje. Wtedy czujemy się bardziej pełni, bardziej wartościowi sami dla siebie i tacy czujemy się, że chce nam się żyć. Zatem krótki to film i krótka, mam nadzieję, motywacja dla was, ale podążajcie za nowym, doświadczajcie, obserwujcie wszystko to, co się pojawia w waszym życiu. Przestańcie hejtować, bo to ta trucizna to jest tylko w was. To jest coś w was w środku, co was bardzo mocno boli. A żeby to uleczyć, to
poszukajcie ludzi, poszukajcie jakiejś takiej opieki, która jakby wpłynie na was pozytywnie i wyjdziecie z tego gówna, za przeproszeniem, i będziecie podążać z takim spokojem i radością przez życie. Zatem jakikolwiek hejt, jakiekolwiek rzeczy, które są destrukcyjne na kogoś innego, one nie są destrukcyjne dla kogoś innego, one będą najbardziej destrukcyjne dla was, bo wy będziecie ciągle siedzieć w tym dole. Wyjdźcie, nawet jak się boicie, nawet jak jest coś bardzo trudne, wyjdźcie, poszukajcie ludzi i róbcie naprawdę to, co wam przychodzi w życiu. Nawet jak czasem wydaje wam się trudne, to nie, weźcie sobie to pod uwagę. Kurczę, co ja się teraz nowego dowiem z tego? Kogo nowego poznam? Bo to, co się teraz dowiesz i kogo poznasz teraz, wpłynie bardzo mocno na ciebie w przyszłości. Będzie to dla ciebie pomocne i wspierające. I będziesz mógł iść przez życie w spokoju, w harmonii, w takim balansie. Zatem pozdrawiam was ciepło i dbajcie o siebie. To wam chciałam powiedzieć. Dbajcie o siebie wewnętrznie i mentalnie. Pozdrawiam, buźka. Pa.